dobry. Dzień dobry. Agnieszko, dlaczego zdecydowałaś się odwiedzić mnie w Kawalerce? Wiesz co, wiedziałam, że przyjdę, bo ja lubię Twój program, lubię Ciebie i te rozmowy uważam, że są całkiem fajne. Przychodzą fantastyczni goście, jest miło. Plus. Dziękuję. Poza tym, wiesz, obiecałam Ci, że jak udzielisz mi wywiadu, to ja też do Ciebie przyjdę, nie wiem, czy pamiętasz. Dlatego jesteś tutaj, bardzo się cieszę. Ale powiedziałeś też takie zdanie w swoim programie, w Na Językach, w TVN-ie. Mam wątpliwości, czy on tutaj mieszka. Mieszkam, no dobra, już nie mam. Pokazał mi szafę, łóżko, ciuchy, tam są, wszystko mieszka. Nie mam, już nie mam. Dużo jest sekretów w show biznesie, o których Ty wiesz. Jak one by wyszły, to by przewróciły ten show biznes do góry nogami. To jest w ogóle niesamowite, że ja myślę, że wszyscy to wiemy, że po mieście krążą przeróżne historie. I to są rzeczywiście rzeczy, o których się często nie mówi, ale też z prostych przyczyn, bo żeby nie zrobić komuś krzywdy na przykład, bo nie ma sensu. No ale niektórym robi się tę krzywdę, a innym nie? Nie, wiesz, to ja, czasem to jest jakiś duży kaliber. Okay. Czasem nie ma potrzeby. Czy są gwiazdy w polskim show biznesie takie jasno błyszczące, które dystansu nie mają? A ja myślę, że jest ich bardzo dużo. Która z polskich gwiazd nie ma do siebie dystansu? Ja myślę, że Kasia Zielińska to pokazała u nas, po tym jak fotoreporterzy powiedzieli, że jest królową focha. I fotoreporter, który to powiedział, mało nie stracił pracy w agencji. Sama powiedziałaś, przyznałaś się do tego, że miałaś ustawkę z fotografem. Która z ustawek, jak obserwujesz w mediach, była taka najbardziej rzucająca się w oczy? I nie mówię o Twojej, tylko o innych osób. Znaczy w ogóle to jest tak, że jak patrzysz na te zdjęcia i widzisz przepięknie ubraną, wystylizowaną parę z dzieckiem uśmiechniętą w parku i wszystkie zdjęcia są piękne, to ja mam, od razu mi się zapalała czerwona lampka, że to jest ustawka, bo ja jak patrzę na moje zdjęcia, to znaczy jestem wściekła, że wyglądam na nich źle. Nie ustawiam się od dawna i to masz, wiesz, naprawdę się jesteś w stanie dogadać, jesteś w stanie zautoryzować te zdjęcia paparazzo. Oni ci je chętnie wyślą, żebyś sobie wybrał te, które chcesz, żeby były opublikowane, bo to jest kasa dla nich, ty masz wtedy w gazecie takie zdjęcia, jak chcesz zobaczyć. Więc jak te zdjęcia są zbyt ładne, to ja od razu myślę, że coś za tym stoi. Czy jest coś złego w ustawkach? To jest też pytanie, tak? No, czy jest coś złego? No, można powiedzieć, że może trochę jest to oszukiwanie odbiorcy. Trochę oszukiwanie, ale jak gazety chcą kupować swoje zdjęcia. I nie chcą to oglądać. Tak, może lepiej mieć nad tym kontrolę. Ja uważam, że teraz Instagram jest takim, wiesz co, miejscem, gdzie nie trzeba się ustawiać, bo wystarczy, że wrzucisz coś na Instagram, wszędzie. A wiesz, że to może tak zainteresować, to pójdzie wszędzie, więc już naprawdę nie ma sensu się fatygować i ganiać z jakimiś paparazzi po mieście. Wystarczy, że mieć, założyć sobie konto na Instagram. Miewasz tak, że wrzucasz zdjęcie i wiesz, że ono pójdzie dalej? No, celowo wrzuciliśmy zdjęcie z Nergalem. Mhm. Takie we trójkę, żeby się trochę pośmiać z plotek, które krążyły. No, było jasne, że to zdjęcie za chwilę będzie wszędzie. Powiedziałaś, że ta ustawka była dawno temu, kiedy jeszcze z Twoim byłym mężem. Mogę zapytać? Nie, nie chcę. Nie, temat zamknięty. Wiesz, to też w styczniu udzieliłam takiego wywiadu do Vivy sporego, gdzie jakby zamknęła mi. No naprawdę bardzo długo pracowaliśmy nad tym, żeby się rozstać w taki sposób i to była i ciężka praca, i dobra wola z obu stron. I jest ładnie. Mamy bardzo dobre relacje i myślę, że jakby nie ma co wałkować tego tematu. Była taka informacja w mediach na Twój temat, która Cię skrzywdziła? Bo nie wierzę, że wszystko przychodzi tak po prostu. Nie, było dużo takich informacji. Wiesz, to już jakby pomijam tę, od której się gdzieś tam zaczęło i dla mnie to był taki szok trochę, czyli to, że powiększyłam biust dla męża, co ja dementowałam już i nie chcę tego dementować, bo to jest jakieś błędne koło. To, że powiększyłam, powiedziałam to jakby, to, że dla męża, wiesz co, ja nie jestem tym typem kobiety, znaczy nigdy w życiu nie zrobiłabym czegoś takiego dla mężczyzny i najlepsze, że rozmowa, w której ja brałam udział, po której to poszło, a to było w pytaniu na śniadanie, prowadziła Paulina Kurzejewska z Maćkiem Kurzejewskim, my się dobrze znamy. Paulina mnie wtedy zapytała, co na to twój ówczesny narzeczony, a teraz mąż, czy zrobiłaś to dla niego? Coś takiego, ja powiedziałam, tak, jasne, w prezencie ślubnym. Ironicznie. I to poszło wszędzie. I dla mnie, a puentą tej całej rozmowy ze mną była lekarz, chirurg plastyczna. Cała rozmowa była o tym, że przychodzą młode dziewczyny z panami starszymi, ze sponsorami i na ich prośbę powiększają sobie biusty. I puentą tej rozmowy było to, żeby nigdy nie robić takich rzeczy pod wpływem albo dla kogoś. Więc dla mnie to było tak potwornie niesprawiedliwe, to co krążyło. I umówmy się, to też robiło ze mnie
kończoną idiotkę, bo ja też, a może nie ma nic złego w tym, żeby sobie powiększyć dla męża, no nie wiem, jak się samemu to czuję, nie mam pojęcia. Ja się z bezsilności parę razy poryczałam, bo jak czytasz taki stek bzdura, pamiętam, że Pudelek zrobił taką... Nagonkę na program. Tak, to program wystartował i wtedy była totalna nagonka na mnie. Mam wrażenie, że dostaję po głowie, bo chyba poczuli gdzieś tam, że to będzie ten sam kierunek, w którym oni idą i chyba zaczynamy być dla nich konkurencją, zwłaszcza, że oni ruszyli z Pudelek TV i tak dalej. I tam w jednej informacji były chyba 4 kłamstwa, że zostałam wyrzucona z TVP, że... wiesz, już nie pamiętam, co było, ale były takie naprawdę 4, że siedziałam w redakcji i się zwyczajnie ryczałam ze złości i nie masz na to wpływu, jesteś bezsilny, wszyscy to czytają, wszyscy to łykają i mimo, że wiesz co, i masz takie, że odeszłam z TVP mając propozycję prowadzenia Voice of Poland. Nie odchodziłam jako przegrana, jako wyrzucona i nagle widzisz, że ktoś perfidnie, bo to nie był przypadek, takie rzeczy się robi z premedytacją, pisze, że wyrzucona z TVP, bla, bla, bla i tak dalej, to jest po to, żeby cię trochę wdeptać w ziemię, nie? Masz poniekąd związek medialny, bo są wasze zdjęcia z twoim partnerem w mediach. To jest wtedy bardziej ciekawe, bardziej kolorowe, ale również ewentualne rozstania są bardziej bolesne. Nie boisz się pokazywać publicznie? My się pokazaliśmy publicznie raz na otwarciu restauracji Maćka. Nie przyszliśmy razem na bankiet, żeby się przylansować, tylko ja przyszłam do niego na imprezę. Przecież to też trudno jest ciągle chodzić samemu gdzieś. Ile jest iść z kimś, tak? Ja staramy się tego nie robić, ale nie wiem, czy będę w tym strasznie konsekwentna. Masz rację, że później przychodzi rozstanie i tych pytań pewnie pojawia się wiele i trzeba się z tego tłumaczyć. Z drugiej strony, czemu się tłumaczyć ze swojego życia, nie? Narkotyki są obecne w polskim showbiznesie? Myślę, że oczywiście. Ale wiesz co, narkotyki myślę, że są obecne tak samo w showbiznesie, jak i nie w showbiznesie. Agnieszko, jaki masz stosunek do medycyny estetycznej? To jest jedno z ulubionych pytań w moim programie. I uwaga... Oczywiście bardzo luźny i otwarty. Powiem ci szczerze, no oglądałem twoje zdjęcia przed 6-8 lat i teraz, no użyję tego słowa, no jesteś, no jak to, jaga, przepraszam. Ale czy wyglądam gorzej? No nie, no na tym to polega, nie? Nie, naprawdę. Więc ja nie mam nic przeciwko. Znaczy, to jest tak, to demonizowanie medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, kurczę, to jest legalne, umówmy się. Znaczy, to jak sobie zrobię krzywdę, to ja sobie zrobię krzywdę, tak? Jak będę wyglądała jak kretynka, to ja będę wyglądała jak kretynka, a nie Kasia lat 13, która komentuje na Pudelku. Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo miły wynalazek XXI wieku, a może XX. A propos Jagi, czy wasz konflikt, w cudzysłowie, z Dodą ma coś wspólnego z tym, że przyjaźnisz się z Nergalem? Ja w ogóle bym nie nazwała tego konfliktem. To znaczy gdzieś ten konflikt bierze się też z jej skręconego filmu, że to ja mam jakąś obsesję. Tak? My robimy program. Doda jest bardzo barwną postacią w polskim showbiznesie. Trudno o niej nie mówić, bo fajnie się o niej mówi. Ja wiesz co, też nie mam cały czas poczucia, że w tych żartach było coś złego. Znaczy, dla mnie żart, że fani odsunęli się od Dody, nadal wydaje mi się dosyć zabawny. A były takie momenty, kiedy no naprawdę nie dawałaś sobie rady. Byłaś na dnie i nie wiedziałaś, jak się podnieść. Oczywiście, że były. Były takie momenty, kiedy przez pół roku nie mogłam znaleźć pracy, jak odeszłam z radia. Wyjechałam do Barcelony, gdzie chciałam spędzić rok chyba. Wróciłam po 3 miesiącach. Kompletnie nie mogłam sobie znaleźć miejsca w życiu. I tak nie do końca wiedziałam, co chcę robić. Tak, wiesz co, było parę takich momentów. Były jakieś złamane serca i w ogóle. Zresztą takie momenty, kiedy... Złamane serca? Miałam nieraz. Byłaś kiedyś zdradzona? Nic o tym nie wiem. Lucky. Może byłam. Lucky you. Wiesz co, i też mam, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest duże szczęście. No ale miałam złamane serce 2 razy, tak myślę. Co daje takie cierpienie? No bo, czy to nie jest rzeczywiście tak, że ono uszlachetnia? Bo ja ostatnio wymyśliłem taką tezę, że będziemy sobie życzyć złych rzeczy. Ponieważ one najbardziej nas kształtują. One kształtują, bo też, wiesz co, też myślisz o tym, co robiłeś źle. Myślisz o tym, jaką byłeś osobą w związku. No i chyba jak jesteś inteligentnym człowiekiem, potrafisz wyciągać wnioski, to się na tych błędach uczysz i starasz się być lepszy. To nie zawsze wychodzi, bo zawsze nam się wydaje, że potrafimy być lepsi.
a później jak zderzamy się z rzeczywistością, to okazuje się, że niekoniecznie, ale przynajmniej warto się starać. Jakbyś mogła wyeliminować jedną wadę Polaków, co by to było? Zawiść. Zawiść? Spotykasz się z nią często? Osobiście, wiesz co, chyba nie, ale jak sobie, ja naprawdę myślę, że zawiść i frustracja to są takie, bo ja naprawdę mam wrażenie, że znaczy skąd się bierze to chamstwo w internecie, bo to jest, wiesz, to jest taki rodzaj agresji, który jest dla mnie totalnie niezrozumiały. Ja nie mam na to tolerancji, nie czytam tego, nie wchodzę w to, ale mam poczucie jakiejś głębokiej niesprawiedliwości, bo to jest tak, że my nikomu nie robimy krzywdy. Wiesz, gdybyś, nie wiem, zabił komuś ojca, matkę, maltretował zwierzęta na ulicy, dzieci, ale my nie jesteśmy złymi ludźmi, a dostajemy po łbach tak, jakbyśmy robili nie wiadomo co. I ja mam poczucie takiego obrywania za nią. Mamy pracę taką, fajną, naprawdę, no może fajniejszą niż inni, może inni o tym marzą, nie wiem. Naprawdę, jestem zadowolona z tego, co robię i nie zamieniłabym się na nic innego. A jakbyś miała tak stworzyć gwiazdę, co powinna mieć, żeby świetnie błyszczała w mediach? Wiesz co, dla mnie chyba jakaś jednak taka aura tajemniczości, jeśli chodzi o gwiazdę, jest najważniejsza. Znaczy nie wszędzie i nie zawsze. Nie może być zbyt dostępna. Ekskluzywność to... Ekskluzywna musi być gwiazda, na pewno. Znaczy gwiazda, którą możesz wszędzie sfotografować, z którą możesz wszędzie porozmawiać, traci dla mnie na uroku. No musi mieć jakąś magię, musi mieć osobowość, musi mieć coś takiego. Tak, musi też umieć grać mediami, oczywiście, że tak. Skandal bardzo chętnie, bo wtedy będzie ciekawa, wtedy będzie o czym mówić. Ja nie lubię miałkich postaci, znaczy takich bardzo obłych, miłych i przyjemnych i przez to trochę nijakich. Gdzie widzisz siebie za 5 lat i czego ci powinienem w takim razie życzyć? Ja bym bardzo chciała robić programy, ale już nie przed kamerą. Znaczy przed kamerą też oczywiście, bo to jest bardzo przyjemne. Ja bym chciała produkować programy, bo to jest, wiesz co... ja lubię mieć władzę. Lubię sobie porządzić, lubię decydować. Tak, i mieć jakiś taki bardzo, wiesz co... I duży wpływ, i jakby możliwości, i coś czuć, że jakby coś wychodzi od ciebie. Może takie rzeczy chciałabym robić. Myślę, że przejdę kiedyś na tę drugą stronę. To ja ci życzę, żebyś była na odpowiednich językach w takim razie. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję ci. Dzięki.